Niech moc będzie z wami. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, ze mną jest Ina. Cześć, jestem. Tak, i witamy was jeszcze w zamkniętej, co prawda, becie Star Wars Battlefront. Tak. Tak, i przy okazji serdecznie dziękujemy EA Star Wars za udostępnienie nam kluczy do zamkniętej bety, a was zapraszamy do otwartej bety, która będzie już jutro. Tak. W naszych opisach do filmu będziecie mieli linka tam, gdzie możecie sobie się zgłosić do otwartej bety, tak, pograć i cieszyć się mocą. Dobra, startujemy, bo mamy sporo tutaj do pokazania. Tak, słuchajcie, obecnie w zamkniętej, nie wiem jak będzie jutro w otwartej becie, natomiast w zamkniętej becie mamy do wyboru jedną misję survivalową, taką jakby w koopie, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, na Tatooine, i mamy dwie misje w multi. W multi mamy, z tego co widzę, Drop Zone i Walker Assault, ale to pokażemy wam, jak skończymy misję. Znaczy, ja się zastanawiam, czy na przykład dzisiaj im nie puścić misji standardowej, a multi, materiały z multi na przykład jutro. No to możemy tak zrobić. No, to czekajcie jutro. Tak. Dobra, słuchajcie, tutaj to dużo rzeczy jest też zablokowane na początku, no bo to wiadomo, nie do wszystkiego mamy po prostu dostęp. Także ja już tutaj inwam kinę. Inwaj mnie, inwnąłeś mnie. No i zaczynamy. Survival Tatooine, czyli musimy przetrwać na Tatooine. To jest taka, powiedzmy, turówka falowa. Mamy, z tego co pamiętam, tak, 6 fal. Musimy się bronić, atakować i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, że my jesteśmy tak podjarani tym Star Warsem, że ja już się nie mogę o finalnej wersji doczekać. Jesteśmy na tyle podjarani, że jak moja gra ściągnęła się pierwsza, to Wojtek poprosił, żebym mu dała współdzielenie, nie? Tak, i skończyło się na streamie specjalnie właśnie, no, tutaj dla Wojtka, też, tak. I Palina pozdrawiamy serdecznie. Palinku, bardzo nam przykro, że grać nie pójdzie. Pomoże mu pójdzie, chociaż nie wiem. Słuchajcie, tutaj na samym początku, jak widzicie, mamy ekran, jeszcze zanim wystartujemy, możemy sobie wybrać broni. Obecnie mamy, ty jesteś na tym ekranie? Ja już sobie wybrałam. Aha, możemy wybrać 3 broni, jakieś DLT-19, DH-17. Ja właśnie sobie broń zmieniłam, jestem ciekawa, jak to będzie strzelać. Cluster rifla, czekaj, ja wezmę coś, co ma największy damage. Rate of fire. A ja wziąłem coś, czym mnie gościu wczoraj mordował na multi. W sumie najlepszy jest ten blaster. I słuchajcie, mamy jeszcze handsy, to są karty, które możemy sobie wybierać, mamy dwie, na razie dwa. I tak się powiem, na multi odblokowywuje. Tak, w pierwszym mamy, jak widzicie, baracz, ion shot, boże, ion, co ja pierwszy. Ion shot jajona. I jump packa, natomiast w drugim mamy ion torpedo, personal shield i jump pack. Ty wzięłaś chyba pierwsze, nie? Tak. To wiesz co, ja wezmę drugie, zobaczymy jak to działa. No dobra, no właśnie też się zastanawiam, czy zmieniać. Oglądamy filmik? Oglądamy, no pewnie. Tak. Z tego co już patrzyliśmy, Kina będzie murzynem, ja będę kobietą. Tak, ja będę afroamerykaninem. Ale murzyn to nie jest... A, pominąłem filmik, zajebiście. Brawo. Nie, tutaj tak naprawdę oni tylko wybiegają do tego miejsca i... Z tego miejsca tam. Ej, ta broń, którą mam, bardzo mi się kojarzy z bronią tej seryjnej zabójcy Boba na zlecenie. Feta? Boba Fetta? Boba Fett chyba miał. Nie chodzi o tą laskę. A, tą laskę, to nie wiem, jak ona się nazywa. Właśnie ten, no. No i słuchajcie, tak, jak widzicie, mamy pierwszą falę, 5 enemies będzie nas goniło. To, co tam widzicie, to są kryształki. Trzeba je zebrać, tylko trzeba z dobrego miejsca wyskoczyć. I słuchajcie, i najlepsza rzecz, którą Kina już wam pokazała. Jetpack! Tak. Jetpacki są mistrzostwem świata. Tylko że problem jest, na przykład jest ciężko trafić przeciwnika, jak się używa jetpacka. I słuchajcie, gra ma też wbudowanego, powiedzmy, auto-aima. To widać ewidentnie, że jest on tutaj wprowadzony. Natomiast przy celowaniu takim z daleka, to już jest problem niestety. Cześć. Siemaneczko. Dobra, chodź, spróbujemy pozbierać te Diamondy. No, tak, ja tego nie ogarnęłam, Wojtek to ogarnął. Czekaj, co to jest ku? Gdzie ty jesteś? Ja chcę to wypróbować. Odsuń się od tego domku. Albo czekaj, tam są przeciwnicy. Jak to działa? Ja czymś strzelam albo nie? Co to jest? Nie wiem. Ja mam taki granat i on sobie wystrzeliwuje 3 granatki. Chyba, że nie mam amunicji do tego, chociaż nie wiem. Nie wiem, co to jest w ogóle za broń, no ale trudno.
A, przeciwnicy z czerwonym są jacyś tacy bardziej dokokrzeni. Tak, są dokokrzeni. Czy jakby się tam dostać? Chyba tam na górę. Wiesz co teraz będzie? Nie! No, nie. Moja ulubiona fala, trzecia i szósta. Dobra, czekaj, ja wezmę nam... O, dobra, mam ulepszenie. Słuchajcie, mam tutaj... jeden diament. No to spoko. Słuchajcie, tutaj te niektóre deki, które jak widzicie, te nasze karty, one wymagają takich jakby dopalaczy, które gdzieś się tam pojawiają na mapie. O, fucken. Trzeba je zbierać. A Wojtek 100 km dalej, nie? Nie, już idę. Gdzie ty jesteś? No gdzie jestem? Tam, gdzie pewien... A, bo ja przejmuję tego, pota. To chodź tutaj do mnie, to oni sobie tutaj przyjdą. Jak tylko dam radę dojść. Jeszcze spróbuję to zebrać. No, zebrałem, dobra. Uff. Masz mało życia. No, ale już jest okej. Dobra, chodźmy, wiesz co, tam na górę. Czekaj, bo jetpacka nie mam, to muszę wybiec normalnie. Ale musicie przyznać, że... Jest, a to... Gra wygląda epicznie. Dobra, ja nam odpalę tą. A, to jest personalna tarcza, dobra. Ciebie nie ochroni. Też się wbija. Ja podczas używania tarczy nie mam możliwości strzelania w ogóle, nie? No bo te tarcze są tak dziwnie zrobione. No i tutaj, jak widzicie, po odpaleniu tych są... Z tym granatnikiem spróbuj w niego. No, nawala w niego granatnikiem, jak tylko mam granatnik. I słuchajcie, tutaj też jest bardzo fajnie, nie ma czegoś takiego jak amunicja. A aczkolwiek nasze blastery mogą się po prostu przegrzać. Tak. Czekaj, bo ja tak trochę bardzo ubywam. Zniszczone, oczywiście. To może jak już to jesteśmy, to skoczmy po ten diamond, to jest tak ukryty, co go znalazłeś. Bo a, mówiłam, że to dobra. Wojtek. Słuchajcie, mnie znalezienie tego diamencika to po prostu... O, dosłownie sens powiek. Dosłownie. Idziesz. Ty idę. Pokaż mi diamonda. Tutaj jest tak chamsko ukryty. Jak wszystkie te diamenciki, słuchajcie, są gdzieś wysoko, że trzeba do nich na jetpacku dolecieć, tak ten jest kurna tak dojebany. Trzeba do tamtego jeszcze pierwszego jakoś dolecieć. Tak, idziemy. Fajne jest to, że broni mam daleki zasięg, podoba mi się. No wiesz, no w końcu to blastery, no. No. Nie tam jakieś pipiripi. Skąd tam dolecieć? Stamtąd? Wiesz co, ja to chyba robiłem właśnie z tej górki tutaj. No. No gdzie są te frajery? Bo tu widziałem, jak ktoś strzelał do nas. No. Ile jeszcze? Trzech enemisów nam zostało. Trzech enemisów nam zostało. Tak, o, bardzo! O. Polish English! Polish English, definitywnie. Tak ty zgarniasz tego, to biorę tego tam na dole. Dobra, jest zabity. To jest o tyle głupio, że cholernie źle... O nie, no, przeleciałam, dobra. O, tu jest życie. Przeleciałam. Super. A to też się bierze na nas dwoje, wiesz? Tak, tak. No fajnie to jest zrobione, to mi się podoba. Teraz chcę przypomnieć, gdzie był ostatni ten kryształek. Jeżeli go nie zbieraliśmy, to tutaj powinien być. Jest? Jest. O Jezus Maria, dzień dobry. Tamten typek sobie tarczę odpala. O, fucken! Ale fajne jest to, że tutaj tą broń trzeba chłodzić. No. Się przegrzeje. Także słuchajcie, jeżeli gracie, to musicie pamiętać po prostu o tym, że... O cholera, zaraz umrę. Nie używaj! Jetpack i wiej! Tak jak ten pan to właśnie zrobił. O Jezus, co on robi? Co się wydarzyło, ciężko stwierdzić? Dobra, wszystkie anemisy. Czas na ostatnią falę i trzeba znaleźć ten ostatni diamencik. Mamy. O, pięknie. A, i ja wam jeszcze pokażę jedną rzecz. Jak przejmujemy te poty... o, właśnie, teraz nam się pojawi... Gdzie on jest? Tam. A, tam. Ja wam zaraz odpalę jedną rzecz, którą udało mi się zdobyć z poprzedniego pota.
bo one w pewnym momencie jakby pokazują się, tak, że możemy coś z nich podnieść. Ja wam teraz pokażę, jak to działa. O, właśnie w chwili obecnej odpaliłem taki itemek, który daje obronę wszystkim, którzy znajdują się w środku. Tak, jak widzicie, oni sobie do nas mogą walić, ile chcemy. Tak, tylko że my nie możemy strzelać, będąc w tym. Więc trzeba z tego ewentualnie wyjść. O, właśnie się skończyło. Cholera, trochę tu jest. No, właśnie trzeba by się przeteleportować. A te. Gdzie? Cholera, nie umrę. Oh, fuck. Fuck, umrę. Ja ci dam przemówić. Nie! Umrę, zobaczysz, zaraz umrę. Mam 4 zdrowia, nie? Chowaj! 4 zdrowia mam! Szybko! Dobra. Słuchajcie, tutaj też jest tak, że jak po prostu chwilę postoicie... To jest ładna regeneracja. Tak. Czekaj, bo trzeba reclaimować pota, cholera. A, już tam. A jest tak stoję. Dobra, to jest na mnie. Jeszcze tu jacyś frajerów słyszałem. Się na mnie. O. Dobra. Granaty są bezcenne. O. Ha ha ha, ha ha ha. Lepszy jestem. O! Pff, dałam ci, bo jesteś facet. Mhm. Nie było tematu. Jak widzicie, że ten. Też są. No widzicie. Nie, ale to... nie ma co się oszukiwać, tak. Że tutaj nie ma wszystkiego dostępnego, więc tutaj też nie można narzekać na grę, chociaż powiem wam szczerze, że patrząc pod uwagę, jakie dali wymagania minimalne, to w porównaniu do tego, co jest obecnie, to jest super, bo gra i kinie działa właściwie na high, tak? No. Nawet na ultra i działa w 60 FPS-ach, nawet czasami jest 100 FPS-ów. Ja mam właśnie 120. No, więc naprawdę, przynajmniej na razie ta zamknięta beta jest naprawdę fajnie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w dniu jutrzejszym. No. Także... Albo wiesz co? Strzelmy sobie może tego drop zone'a jednego, a to dłuższe ten z AT sobie zrobimy na tym. Ale wiesz co, to jedno i drugie ma tyle samo czasu, więc ja bym proponował to na następny odcinek zostawić. No dobra, możemy to tak zrobić. Znaczy następny odcinek będzie troszeczkę dłuższy, bo my to nagrywamy z rana, chociaż jest godzina 14:14. Jak to było? Obudź mnie jak wstaniesz! Dzwoń do mnie cały czas, dopóki mnie nie obudzisz. Wszedł, spadł, wyciszył telefon. No właśnie, tak. Ale... Nie, ale dzwoniłam! Dzwoniłam! Dzwoniła, ja wam zaraz powiem nawet ile połączeń. Około 5-6. Nie, jest więcej chyba. Karolina B, 9 połączeń. No. Plus jeszcze wstawa i dziadu na Messengerze. Plus post na kunach, co by mu spamowało dźwiękiem. Tak, post na kunach, dokładnie. No dobra, słuchajcie, my wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Materiał będzie jutro. Ja myślę też, że może jakiegoś live'a sobie strzelimy z tego. Pewnie tak. Z multi na przykład, bo jak już będzie otwarta beta, to może z wami jakoś nam się uda pograć. Myślę, że w ogóle jest szansa na to, że jak gra już wyjdzie w normalnej, finalnej wersji, to również będą sobie siądziemy i jakieś takie live'y sobie porobimy właśnie z gry również z wami, bo jak widzicie, ekipa może być do 8 osób, myślę, że coś będzie można pokombinować. Do 8, na tym drugim może być 16 osób w teamie. No widzisz, no to już w ogóle, także... Jest naprawdę fajnie. Jest szansa na dużo live i na wspólną grę. Dokładnie. Także słuchajcie, my już teraz zachęcamy was do wzięcia udziału w otwartej becie. Linka macie standardowo w opisie. Odwiedźcie też fanpage EA Star Wars po więcej informacji dotyczących Battlefronta. A ze mną była Kina. Byłam. I co? Subskrybujcie. Komentujcie. Łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, Kina ze mną był. Wojtek. Trzymajcie się. Trzymajcie się i... Cześć! Cześć.